Inwestycja, która odbywa się za moimi plecami, jest czwartym etapem rewitalizacji obszarów zdegradowanych w gminie Piszczac. Jest to przebudowa skweru i takim dodatkowym elementem, a właściwie głównym elementem, będzie właśnie budowa nowoczesnej fontanny, która właśnie teraz się odbywa. Wbrew wielu opiniom oczywiście ludzi, którzy nie mieli dokładnych danych, jak to ma wyglądać, miała nastąpić betonizacja centrum Piszczaca. Tak się jednak nie stanie. Z całego skwerku zniknęło jedno duże drzewo, jeden świer, który tutaj rósł, no, niestety nie komponował się z całością. W tej chwili został już wycięty, śladu po nim nie ma. W tej chwili nastąpiło budowa fontanny. Potem będą dalsze prace związane z robotami brukarskimi, ale także właśnie z zagospodarowaniem zielenią. Mniej więcej 50% tego placu będzie pokryte zielenią, trawnikami, nowe nasadzenia drzew, także będzie ładnie, nowocześnie, inaczej, na nowo. Koszt inwestycji to jest 900 tysięcy złotych, z czego 700 tysięcy pokrywa Urząd Marszałkowski właśnie w ramach rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Przetarg rozstrzygaliśmy trzy razy, znaczy dwa razy nie udało się rozstrzygnąć, dopiero za trzecim razem udało się wyłonić wykonawcę. No, troszkę przewyższyło to szacowaną kwotę, ale wiadomo, to było 3 lata temu robiony projekt, więc i tak uważam, że sukcesem jest to, że udało się tą inwestycję realizować.